Moje powołanie do kapłaństwa zrodziło się w klasie maturalnej. Przyznam się, że wcześniej nie wyobrażałem siebie jako księdza. Nie byłem ministrantem, nie angażowałem się w życie parafialne, w jakąś wspólnotę, nie chodziłem na pielgrzymki. Planowałem być żołnierzem zawodowym. Były jakieś tam marzenia, założenia rodziny. Po prostu w drugim semestrze klasy maturalnej zrodziło się takie pragnienie pójścia do seminarium. Ja tego nie akceptowałem, nie przyjmowałem tej myśli w ogóle, ale od jakiegoś czasu codziennie budziłem się z tą myślą, że mam wstąpić do seminarium, że mam być księdzem. Nikomu o tym nie mówiłem przez kilka miesięcy, aż w końcu na Jasnej Górze, kiedy pojechałem tam ze swoją dziewczyną, też tak naprawdę na jej prośbę. I tam po raz pierwszy, to było w czerwcu, powiedziałem komukolwiek o tych moich myślach i pragnieniach wstąpienia do seminarium i zrobiłem to przy kratkach konfesjonału. Kiedy powiedziałem o tym księdzu, on wiele mi wytłumaczył, wiele mi powiedział, wiele też podpowiedział. I tak naprawdę już wtedy na Jasnej Górze powiedziałem Panu Bogu tak. Gdy wróciliśmy z Jasnej Góry, rozstanie z dziewczyną, i po kilku, można powiedzieć, dniach pojechałem do Łomży, aby złożyć dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego. Ja w swoim życiu dziękuję Panu Bogu za to, że był obecny. Dzięki moim rodzicom, dzięki mojej rodzinie Kościół był, myślę, w wielu aspektach mi bliski, chociaż wierzę, że moja droga nawrócenia gdzieś rozpoczęła się po sakramencie bierzmowania, gdzie zacząłem poznawać, jaki jest prawdziwy Bóg, kim jest dla mnie, jak bardzo potrzebuję Go w swoim życiu i tak małymi krokami poznawałem tę drogę, przygodę z Panem Bogiem, kiedy formowałem się we wspólnocie przy swojej parafii, kiedy dzięki naszym pasterzom mieliśmy okazję posługiwać w różnych aspektach dzieciom, młodym ludziom, prowadząc różne spotkania czy półkolonie przy naszej parafii i gdzieś od zawsze mi to się podobało, być dla ludzi. Podobało mi się to, że można w jakiś sposób służyć, oddawać się, ale też spełniać w tym. Mieć z tego dużą satysfakcję, radość i też pokazywało to, że to rozwija. I myślę, że to był taki jeden z takich punktów, który pokazał, że warto pójść tę drogę, Pana Boga poznawać jeszcze bardziej, ale dawać Go też innym w kapłaństwie. I ten głos powołania gdzieś pod koniec klasy maturalnej się pojawił, chociaż dylemat był ogromny, bo jednak to poczucie takiego ukierunkowania już, że to jest tak gdzieś tam ustawione, właśnie tutaj studia, logistyka, inne rzeczy, to gdzieś było w takim planie, ale gdzieś to wewnętrzne przekonanie, że może spróbować w tę stronę, że właśnie to spełnienie bycia dla ludzi, a w tym też służba Panu Bogu, bardzo weszła w takim pragnieniu serca, że postanowiłem, spróbuję. Tak poszedłem do seminarium, a już tam Pan Bóg swoimi drogami prowadził, że umacniał też w tej drodze, aby iść dalej, chociaż no, były takie momenty, w których wątpliwości wracały, ale bardzo szybko gdzieś taka reakcja, gdzieś wierzę, taki też Bożej opatrzności, która umacniała w tej drodze, idź, a będzie pięknie. W czasie seminaryjnym już z kolegami, z klerykami jeździliśmy, też prowadziliśmy różne spotkania dla młodzieży, rekolekcje szkolne w czasie Wielkiego Postu i rodziło się już to pragnienie, że potem w posłudze kapłańskiej chcemy też zajmować się ewangelizacją. Udało się dzięki takiej przychylności księdza rektora i przełożonych, że mogliśmy pójść na zewnątrz, mogliśmy pójść do młodych, pojechać do szkół, głosić żywego Boga, co też dawało ogromną satysfakcję, bo zawsze gdzieś taki zwrot, świadectwa były naprawdę piękne, że ta służba niesie owoce. Gdzieś w głowie rodziło się takie marzenie, pragnienie, że może kiedyś uda się właśnie już w kapłaństwie, aby właśnie gdzieś w różnych miejscach głosić, być, tworzyć rekolekcje, tworzyć takie przestrzenie, w których ludzie będą mogli przebywać z Panem Bogiem, przeżywać też taki swój czas odnowy serca, bo to jest wciąż takie potrzebne i ważne. No i no, to było marzenie, ale że się spełni tak szybko, to nigdy się nie spodziewałem. Po 4 latach kapłaństwa byłem odpowiedzialny w diecezji za szkołę ewangelizatorów, czyli za formację osób świeckich do ewangelizacji. I jakby od tej szkoły ewangelizatorów zaczęło się szukanie miejsca i to miejsce, które teraz jest w Ostrowie Mazowieckiej, jako centrum ewangelizacji,
pojawiła się rozmowa z księdzem dziekanem, proboszczem parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowie Mazowieckiej, przy której znajduje się centrum. Potem rozmowa z księdzem biskupem, błogosławieństwo księdza biskupa na to dzieło. No i tak to wszystko się zaczęło. Ja to widzę tak, że to jest cud, tak, że dwóch takich księży jak ksiądz Andrzej i ksiądz Marek znalazło się w jednej diecezji i w jednym mieście, bo takie sobie powiedzenie ukułem, że takich dwóch kombajnów ewangelizacyjnych jak tych dwóch kapłanów, to ja po prostu nie widziałem. Centrum Ewangelizacji trwa 3 lata, więc dopiero zaczynamy, dopiero to dzieło się też rozwija, ale widzimy też takie Boże prowadzenie. Tu w Centrum Ewangelizacji w Ostrowie Mazowieckiej odbywają się spotkania, właśnie szkoła ewangelizatorów, spotkania dla narzeczonych, spotkania dla małżeństw, spotkania też dla młodzieży, czy też na przykład grupa młodzieży przyjeżdża do nas z danej parafii, przeżywa taki dzień skupienia, czy na przykład wspólnoty parafialne przyjeżdżają do nas i też przeżywają taki dzień skupienia, na przykład prowadzimy koło modlitwy, czy na jakiś taki temat prowadzimy cały dzień skupienia. Około 2 lata temu prowadziłam taki projekt Mama Córce, właśnie dzięki gościnności tutaj księży mogłam przeprowadzić ten projekt tutaj właśnie w centrum. Jak skończyłam właśnie te warsztaty, to moim marzeniem było, żeby w ogóle być częścią tutaj tego miejsca, co zachwyciło. Przede wszystkim niesamowita otwartość kapłanów, właśnie takie ciepło, zainteresowanie w ogóle współpracą, tak? Bo przyszłam z takim zewnętrznym projektem, okazało się, że jest takie zapotrzebowanie, żeby przeprowadzić. I ja widzę, że to w dalszym ciągu po prostu to tak naprawdę nie ma końca tutaj. Zawsze jest potrzeba czegoś nowego, wszelkie jakieś pomysły, osoby, które zgłaszają się z różnymi projektami, to jest tutaj realizowane, mamy mnóstwo takich zewnętrznych rzeczy. No, wszystko zaczęło się tak naprawdę od spotkania księdza Marka, który najpierw nas zachęcił do wstąpienia do domowego kościoła, do wspólnoty, a później gdzieś tutaj centrum powstawało w naszym mieście przy parafii i też nas do tego wciągnął, tak można powiedzieć. Tak zaczęliśmy przygotowywać narzeczonych. Brakowało takiego miejsca w pobliżu, żeby móc się po prostu dokształcać w tej wierze, przede wszystkim różne warsztaty, szkolenia, czy tak jak te przygotowanie dla narzeczonych. Bardzo dużo ludzi z tego korzysta i widzimy, że to miejsce naprawdę było potrzebne i jest wykorzystywane na maksa. Młode pokolenie zwłaszcza potrzebuje takiego, zwłaszcza w narzeczeństwie, przekazania, jak będzie wyglądało małżeństwo i z jakimiś wartościami, żeby w to małżeństwo też wchodzić. Tak, żeby człowiek też nie tylko skupiał się na rzeczach jakichś takich życiowych, ale przede wszystkim na tą wiarę, żeby stawiać na pierwszym miejscu. Spotkania dla narzeczonych odbywają się tutaj w Centrum Ewangelizacji. Najczęściej to do nas przyjeżdżają z różnych miejscowości na te kursy. Odbywają się one weekendowo, najczęściej w soboty, niedzielę. No i też myślę, że ciekawa jest forma tych spotkań, dlatego że różne małżeństwa prowadzą. To nie jest tak, że tylko my prowadzimy, ale różne małżeństwa z różnym stażem i też mogą ci narzeczeni zobaczyć, jak to małżeństwo wygląda po 6 latach, a jak wygląda po 10 czy jeszcze więcej. Tak więc to też jest wartościowe. Myślę, że my bardzo, bardzo dużo korzystamy też z takich warsztatów, które sami prowadzimy. Też są różne formy jeszcze innej ewangelizacji. Tak samo gdzieś nieraz księża zapraszają, żeby pojechać na przykład na taką tak zwaną niedzielę ewangelizacyjną. Więc jeśli możemy, jeśli czas nam pozwala, też jakieś inne sprawy rodzinne na przykład, to staramy się i w taki sposób pomagać też. Współprowadzę spotkania dla narzeczonych. Świadczę też swoim stażem małżeńskim i też doświadczeniem małżeńskim, ale też prowadzę już takie później indywidualne spotkania z narzeczonymi. Przechodzimy przez to razem, tak? Przez coś, co jest w dzisiejszych czasach w ogóle niemodne. Wręcz świat zakrzykuje, że to średniowiecze i tak dalej. Moja rola jest taka, żeby przekonać tych młodych, żeby pokazać im, że to jest najnowocześniejsze, co może być w tym momencie na świecie. Też prowadzę takie warsztaty dla kobiet, gdzie kobiety, które gdzieś wcześniej poznały metodę Recera,
czy jakieś inne metody naturalne i chciałby kontynuować. Mamy takie kameralne spotkania w gronie 9-10 kobiet z różnym stażem małżeńskim, które gdzieś chcą już do tego wrócić, na swojej drodze nawrócenia, tak, drodze ewangelizacji. No, piękne rzeczy się tutaj dzieją. Tak naprawdę na wszystko, na co tutaj się patrzy, to jest po prostu coś tak niesamowicie pięknego, to tak serce cieszy, że właśnie można być częścią tutaj tego miejsca, tego klimatu, tej wspólnoty, którą tu tak naprawdę tworzą i świeccy, i kapłani. Siłę mi daj, by wolnym być, by na nowo zacząć żyć. Siłę mi daj, by sobą być, chcę jak dziecko zacząć żyć. Powstał zespół ewangelizacyjny tutaj przy centrum i nazywamy się Wierz Tylko. Gramy, śpiewamy podczas wieczorów uwielbienia, każdą trzecią sobotę miesiąca. Zapraszamy serdecznie. Staramy się jakby robić to jak najlepiej, jak najpiękniej, pomagać ludziom się modlić. Takie odbieramy też sygnały, że pomagamy w ten sposób poprzez śpiew, muzykę. Centrum Ewangelizacji powstała wspólnota Dobrego Pasterza. To jest owoc też ewangelizacji, która tutaj też się odbywa po różnych rekolekcjach, kursach, że zrodziło się to pragnienie u ludzi, żeby też dalej się spotykać, dalej się formować, dalej wzrastać duchowo. I jest grupa ponad 30 osób. Są to małżeństwa, osoby młodsze, starsze, które też przychodzą, uczestniczą w spotkaniach formacyjnych. Spotykamy się systematycznie co tydzień w czwartek o godzinie 19. Nasza wspólnota jest wspólnotą młodą, nowo powstającą, ale jest też wspólnotą otwartą. W każdym momencie można do nas przyjść. Nasze spotkania mają charakter formacyjny, ewangelizacyjny, integracyjny i biblijny. W każdym tygodniu jest coś innego. W związku z tym, że jesteśmy po prostu jeszcze młodzi, więc też uczymy się wszystkiego, ale posługujemy przy kursach, omadlamy, że tak, jak można tak powiedzieć, dzieła, które tutaj są tworzone, księży, którzy prowadzą to dzieło, mogą na nas liczyć w różnych kwestiach, czy to organizacyjnie ustawić krzesła, prawda, do no, jakiegoś tam spotkania, czy też po prostu, no nie wiem, ostatnią misję księża prowadzą do rozdawania na przykład Słowa Bożego przy kościołach. Jadą osoby chętne, tak, w tą niedzielę i rozdają czy to ulotki zapraszające na misje święte, czy właśnie Słowo Boże. Centrum Ewangelizacji prowadzi misje parafialne. Mamy taki projekt też diecezjalny zatytułowany Czas dla Jezusa. I właśnie pod tym hasłem prowadzimy te misje święte. Kiedy mówimy o czasie, o moim czasie tu na ziemi, mówimy o czasie Boga, czyli o historii zbawienia. Tą historię, którą mamy w Piśmie Świętym, ta historia, która też staje się naszą historią zbawienia. Mówimy o czasie grzechu, kiedy no właśnie czasami są to minuty, sekundy, kiedy człowiek wybiera grzech, wybiera zło, kiedy człowiek po prostu upada, ale też mamy czas zbawienia, czyli też mówimy o tym, jak Jezus wyciąga, jak Jezus, który oddał życie za każdego z nas, Jezus, który ratuje, Jezus, który przychodzi, Jezus, który przebacza. Mówimy o czasie z Duchem Świętym, że dziś możemy mieć też blisko i realną więź i relację z Duchem Świętym. Mówimy o czasie w Kościele, o sakramentach i tak naprawdę właśnie mówimy o Kościele tak naprawdę ostatniego dnia.
że osoby, które właśnie przyjmują, podejmują kroki wiary, pokazujemy potrzebę Kościoła, potrzebę wspólnoty, żeby dalej wzrastać, żeby dalej się formować. W tym roku 40 lat mija od powołania parafii świętego Bruna do istnienia i 35 lat od konsekracji tego kościoła. To taki główny motyw tych misji, a poza tym po pandemii chcieliśmy, żeby jakoś na nowo rozbudzić parafię, byśmy wspólnie przeżyli takie mocniejsze zanurzenie w Panu Jezusie właśnie przez te specyficzne rekolekcje, jakimi są misje święte. Misje to są takie szczególne rekolekcje, które u nas trwały cały tydzień. No i forma też jest nieco inna niż zwykłych rekolekcji. Głoszenie konferencji odbywało się przed rozpoczęciem liturgii. Podczas liturgii też krótkie kazanie. A poza tym jeszcze mocnym takim akcentem były świadectwa ludzi świeckich, którzy doświadczyli Bożej mocy, Bożego miłosierdzia, powrotu z takiego zanurzenia w grzechu do życia w łasce. No to były mocne świadectwa, które pokazywały, że Pan Bóg działa, że Jezus żyje, że można doświadczyć Jego mocy tutaj, teraz, dzisiaj. W tej parafii mieszkamy już od 22 lat i nie zawsze byliśmy zaangażowani w życie parafii, ale to się zmieniło. Zmieniło się około 8 lat temu, kiedy przeżyliśmy tutaj pierwsze nasze misje święte w tej parafii. To było w 2015 roku. Księża nas zaskakiwali bardzo w czasie tych misji. Zaskakiwali nas rekwizytami, jakie przynosili. Mnie samej poruszył bardzo widok klepsydry. I tak sobie wyobraziłam, że ta klepsydra też odmierza mój czas. Te ziarenka piasku symbolizujące moje życie, one się przesypują. I zależy mi na tym, żeby ten czas, który pozostał, żeby przeżyć dobrze. Dla mnie zaskoczeniem była ta nowa, zupełnie nowatorska formuła prowadzenia misji, czyli dwóch księży prowadzą to spotkanie z wiernymi naraz, raz jeden, raz drugi, plus świadectwo ludzi świeckich, którzy tutaj się pojawili. To bardzo mocno wchodzi we mnie, w moje serce i to bardzo mnie wzrusza i tak obudza do tego, żeby rzeczywiście dawać siebie więcej, żeby się bardziej starać. Wchodzi w ewangelizacji to, żebyśmy głosili Chrystusa, przyprowadzali innych do Chrystusa, żebyśmy też dawali Chrystusa tym, którzy są blisko Niego, przez właśnie sakramenty, przez Eucharystię, szczególnie przez adorację Najświętszego Sakramentu, przez Słowo Boże, które jest stałym takim naszym pokarmem. Chodzi o cel, osiągnąć cel, czyli też ewangelizować pod kątem celu, żeby też człowiek mógł uwierzyć w Chrystusa, przyjąć Go, zaprosić Go do swojego życia, i też w takim życiu osobistym, codziennym z Nim budować swoje życie i potem trwać przy Chrystusie. Odkąd zaczęłam się coraz bardziej z Nim przyjaźnić, coraz więcej właśnie poświęcać czasu na modlitwę i czasu dla Jezusa, zrodziło się we mnie takie pragnienie, że chciałabym się tym, co ja przeżywam, też dzielić z innymi, żeby mówić właśnie o tym, czego ja doświadczyłam i też to, że Bóg mnie kocha, gdzieś tam móc pokazać innym, to jak ja doświadczam tej miłości, żeby pokazać, że każdy z nas może w taki sposób właśnie doświadczać tej miłości Bożej. Na początku, kiedy ksiądz zaprosił mnie na te wyjazdy, to jeździliśmy z chłopakami ze wspólnoty i robiliśmy taką pantomimę, która ukazywała na przykład Jezusa jako Zbawiciela, jako tego, który uwalnia człowieka od grzechu, ale też pokazywała tą mękę Jezusa, to, że On umarł za nas, za to, żeby odpuścić nam nasze grzechy. Później ksiądz zaprosił mnie, żebym pojechał i dał świadectwo swojej wiary, miłości też Boga w swoim życiu. Było to dla mnie ogromne przeżycie. Jak widziałam wcześniej takie świadectwa, to chciałam tego spróbować. Chciałam zobaczyć, jak to jest mówić, jak to jest też głosić Pana Boga przez to swoje świadectwo. Na razie byłem tylko 3 razy, ale jestem po prostu pod wrażeniem niektórych rzeczy, które sam tam mówię. Moja rodzina jest katolicka, normalnie chodzimy do kościoła i tak dalej, ale taka prawdziwa relacja z Panem Bogiem, to kiedy zacząłem ją już prawdziwie budować i rozumieć, to zaczęło się od momentu, kiedy zostałem ministrantem. Bo w tym też czuję, że Bóg mnie prowadzi.
przez to Bóg mi pokazał, jaka jest Jego miłość, to, co On ode mnie oczekuje. Pokazał mi to, co powinienem realizować w swoim życiu i jak powinienem iść przez swoją młodość, przez swoje życie. I też dzięki temu, że jestem tym ministrantem, że tam się też formowałem, to Bóg też mi po części przez to zaprowadził na tą wspólnotę. Pokazał mi, że to jest jakaś droga, którą powinienem iść. Przede wszystkim moje życie powinno być z Panem Bogiem. Ja powinienem iść, kroczyć za Panem Bogiem w tych drogach, w tych ścieżkach, przez które mnie prowadzi, przez te kierunki, które mi wskazuje. Tak jak poszedłem za tym, żeby być ministrantem, a potem wspólnotą, tak dalej powinienem iść za tym głosem Boga. Może nie zawsze jest łatwo, może nie zawsze czuję, czy to jest na pewno coś dla mnie, ale zawsze staram się przełamać te lody i iść za Panem, iść za Jezusem, za tym, co mi wskazuje. I też takim ważnym elementem mojej młodości, mojego życia jest umieszczenie Pana Boga na pierwszym miejscu w moim życiu, w mojej młodości. Że to Jemu chcę powierzyć swoją młodość, że Jemu chcę ją oddać, że chcę z Nim iść, chcę z Nim być i chcę, żeby tak było przez całe życie. Żebym był w takiej relacji, jakiej jestem, albo tylko jeszcze lepszej, jeszcze piękniejszej i bardziej wypełniony Jego miłością. Jeden szczególny moment to było na rekolekcjach. Podczas adoracji, kiedy była modlitwa do Ducha Świętego, poczułam, że coś się zmienia. To był jakby moment, kiedy ja właśnie zwątpiłam, tak dokładnie, właśnie zwątpiłam w istnienie Boga. Zaczęłam się zastanawiać, czy On naprawdę istnieje, bo przecież nigdy Go nie widziałam. Nigdy nie widziałam Jezusa i zaczęłam się zastanawiać, czy to jest prawda, czy to wszystko, co przekazują mi rodzice, czy to jest naprawdę. Zadałam sobie to pytanie, czy ja naprawdę wierzę właśnie w tego prawdziwego Boga. I właśnie w tym momencie na adoracji poczułam, jakby ktoś położył na mój policzek swoją dłoń. Później mogliśmy też podejść do kapłana, który prowadził tą adorację. I on nakładał na każdego z nas ręce i się za nas modlił. Te dwa momenty to nałożenie właśnie dłoni, które poczułam i ten moment modlitwy przez kapłana nade mną. Poczułam, że to właśnie to jest, dało mi to taką pewność, że Bóg istnieje i wychodząc z tej adoracji już byłam na 100% pewna, że On istnieje. Nie umiałam zwątpić. Centrum Ewangelizacji ma takie pragnienie, by jednoczyć wspólnoty właśnie w tym jednym celu, by głosić żywego Boga, by iść i ewangelizować. I każda wspólnota, nawet osoby, które nie wiem, są w kółkach różańcowych, w grupach adoracyjnych, są osoby powołane do ewangelizacji, no bo to jest mega zaplecze właśnie temu, by kolejnych posyłać. Jedni się modlą, drudzy głoszą i bez tego się nie da, dlatego wszyscy jesteśmy jednym kościołem i Centrum Ewangelizacji jest no właśnie w kościele, który chce jeszcze bardziej gdzieś rozpalać do tego, by ten kościół się rozszerzał, umacniał w Chrystusie. To Jego jako Zbawiciela chcemy głosić i to jest tak potrzebne, ważne i też zapraszamy do tego, aby właśnie w tych przestrzeniach ewangelizacji, pragnienia ewangelizacji, formacji do ewangelizacji na nasze centrum spojrzeć właśnie też w tym aspekcie, że to jest miejsce Twojego rozwoju.